Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. BMW Motorrad. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMOWO. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie Przemek testuje BMW R90. Otwarcie sezonu w Harley Davidson Liberator. Nasz człowiek Enrico rozmawia z Asią Miller. Na warszawskim mototargu spotkaliśmy Marka z instrukcjami napraw. Powstała cała gama motocykli opartych na początkowym projekcie, czyli R90. Stwierdzili ludzie w BMW, że muszą dopasować się do różnych stylów jazdy, do różnych ludzi, którzy będą chcieli na nich jeździć. To był bardzo dobry ruch, dlatego że ta cała gama powoduje, że motocykle zdobywają naprawdę duży szacunek wśród motocyklistów. I cieszę się z tego powodu. Cieszę się również, że Przemek miał okazję nim pojeździć. Jakie pierwsze wrażenia? No bardzo ciekawie. Duży piec, prawie 1200, w takiej skromnej formie, bardzo, bardzo, no przypominającej Scramblera, ale jeździ bardzo ciekawie, bardzo ładnie się składa w zakręty, fajnie przyspiesza, troszeczkę to może być zdradliwe, bo odkręcasz manetkę i nagle jest 120, nie wiadomo skąd, więc no trzeba uważać, jak się tym jeździ, ale bardzo zwrotne, bardzo, bardzo przyjemne zwierzę. Okrojone mam wrażenie z wszystkiego, co zbędne. No, w niektórych przypadkach może za bardzo, o czym może powiem za chwilę. Ale przy okazji ładny, ten charakterystyczny błotnik, owieweczka, kolory. To wszystko przypomina naprawdę motocykl taki z lat 80. Była taka wersja 80 GS. Chyba na cześć tamtego motocykla jest to zrobione, mam wrażenie. I zwraca uwagę na ulicy, zauważyłem, kobiety zwracają uwagę, jest dobrze. Dobra, Przemek, fajny wydech i to oryginalny wydech, który naprawdę przyzwoicie brzmi i mówiłeś coś o tym, że zaczyna się tak naprawdę odzywać, jak go obciążysz. Tak, tak, bo to tak wygląda, że no, fabryczny wydech, wiadomo, są pewne reguły, że tak powiem, głośności, a tutaj jak się nawet na niskich obrotach, nie wiem, bo tu nie ma obrotomierza, ale tak obstawiam, ze 2000, jak go dobrze dociśniesz, to on zaczyna dopiero grać i naprawdę jest głośno. Tak samo jak się jedzie w korku między samochodami, tu pojechałem na miejsce, akurat był lekki koreczek, wystarczy odkręcić manetkę, jak on złapie obroty, to jest ten dźwięk taki, że rzeczywiście samochody uciekają na boki, jest tak, jak powinno być po prostu. Dobra, to teraz jeszcze małe słówko na temat tego, co ludzie uważają za wadę w przypadku silników o układzie przeciwsobnym, czyli bokser. To szarpanie, czy to się czuje w ogóle w czasie jazdy? Ja nigdy tego nie zauważyłem, żeby to przeszkadzało. Znaczy, bo to jest element masażu taki, bo on tak chodzi na boki sobie i tak masuje, człowiek się tak między udami czuje całkiem dobrze. Na postoju rzeczywiście to czuć, jak się odkręci manetkę, to buja tym motocyklem. Natomiast zauważyłem, że w czasie zmiany biegów, jeżeli się agresywniej puści sprzęgło i jednocześnie w odpowiednim momencie doda gazu, to tył wykonuje taki ruch, jakby się uślizgiwał. No nie jest kwestia mocy, tylko podejrzewam, że to jest kwestia, znaczy mocy z jednej strony, może raczej napędu wałem, gdzie no nie ma żadnej elastyczności w tym momencie, plus ten moment skręcający motocykl pochodzący z silnika powoduje taki efekt, jakby człowiek siedział na koniu, a on wjeżdżał trochę do tyłu bokiem. To jest bardzo fajna sprawa. W motocyklach szuka się takich smaczków, takich fajnych atrakcji, których i na innych nie doświadczasz, w tym jest taka opcja i trochę z silnika na pewno. Przemek, kolejne rzeczy, on ma kontrolę trakcji, ma ABS, pojeździłeś trochę po szutrze, jeszcze na początku nie wiedziałeś, że ma trakcję, dodałeś gazu i nic się złego nie zadziało. No nic, no zamigała sobie trójkątna jakaś kalamka, ja mówię, kurczę, od czego to jest, ale może rzeczywiście, tak wpadłem na to, że mówię, może mieć tego ASR-a i mówię, no dobra, trudno, no patrzę, jest guzik do wyłączenia, dobra, damy radę coś z tym zrobić. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz, no teraz było mnóstwo zalet, natomiast pojawia się pewna wada,
brak wskaźnika poziomu paliwa. Tak, to jest ciekawe. XXI wiek, a ten motocykl w ogóle nie ma wskaźnika poziomu paliwa. Na czym oczywiście można sobie otworzyć zbiornik, przyświecić zapalniczką i zajrzeć. Nie róbcie tego w domu. Ale tutaj pojawia się wskaźnik rezerwy i zaczyna odliczać. Odliczać, ile kilometrów na tej rezerwie już zrobiłeś. No, można mniemać, ze 40-50 kilometrów pewnie da się zrobić. Natomiast no, odliczać jak ten, nie, no nie do tyłu jak mechanizm w bombie, ale jednak no, głupia sprawa, że człowiek nie wie, ile ma tego paliwa. Nie wiem dlaczego. Być może akcesoryjnie można to dokupić. Nie wiem, może można kupić patyczek do maczania i patrzenia. Nie wiem, no, fabrycznie tego nie ma. I obrotomierza nie ma, ale obrotomierz, z tego co wiem, można sobie akcesoryjny dokupić. No to już jest coś. No. Jest to według mnie jedna z nielicznych wad tego sprzętu. Bardzo fajnie zrobione koła, bo ja jestem fanem opon bezdętkowych. W sytuacji, kiedy coś się zadzieje gdzieś daleko od domu, to jeszcze można się ratować pianką. Tutaj są szprychy, ale szprychy mądrze zamontowane, dzięki temu normalna bezdętkowa guma na kole siedzi. To mnie cieszy. Jak skrzynia biegów pracuje twoim zdaniem? Znaczy ja to lubię takie skrzynie z takim znacznym klikiem mimo wszystko, a tu jest wszystko tak gładziutko, że człowiek nie do końca ma pewność, na jakim biegu jedzie. Tylko czy w silniku, który ma 116 Nm, w ogóle to jest potrzebne, on przy każdym biegu odkręcasz i on jedzie. No, bardziej się odpycha mniej, ale jedzie. Więc w zasadzie ta skrzynia biegu, no, na którymś tam biegu neutral jest istotny. No, trzeba sobie popatrzeć na zegarek, czy to N się świeci, a tak to chodzi bardzo, bardzo przyjemnie. Nie wypadają biegi, nie gubi. No, jest to, co trzeba, tylko nie ma tego kliku, no, takiego jak z Suzuki na przykład, nie? No cóż, motocykl godny polecenia. Przemek uśmiechnięty od ucha do ucha, to mnie bardzo cieszy. Pojeździ się jeszcze troszkę tym motocyklem, zobaczymy, jakie będą ostatnie wrażenia. Natomiast mnie motocykl od razu przypadł do gustu. Jest fajny, zwarty i naprawdę dynamiczny. Dzięki bardzo, Przemek. Dzięki. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych, Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd, BMW Motorrad. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMW. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Harley Davidson Liberator. Powiem tak, Jaśku, matka natura chyba chciała powiedzieć i tobie, i mnie, i wszystkim zgromadzonym ludziom, że nie będzie lekko. Nie będzie lekko, zazwyczaj było super, no ale widocznie coś nabroiliśmy, jakieś grzeszki są, no ale i tak nie dajemy się i walczymy, jedziemy dalej. Chyba za tanio sprzedawaliście Sportstery i pani pomyślała sobie, niegrzeczni chłopcy. Nie, za drogo. Chyba za drogo, bo my niestety nie opuszczamy cen. A, no była jakaś promocja na Sportstery, ale z tego co wiem, to nie ma już żadnego. Nie, wszystko sprzedane, poszło, jest super. Janek, rozpoczęcie sezonu to jest taka część roku, na którą wszyscy czekają. Okazuje się, że doczekaliśmy się, chociaż jak mówię, dzisiaj wyjątkowo, no nie najładniej za oknami, nawet rano padał śnieg. Dlatego dochodzę do wniosku, że matka natura powiedziała, motocykliści to twardziele, damy wam w kość i potem dopiero pokażemy wam, jaka piękna pogoda czeka was w 2019. Tak, to będzie cały sezon piękny, zaczynamy troszeczkę z deszczykiem, ze śniegiem, ale będzie super i będziemy pałować. Pewnie, że tak, to jest podstawowe zadanie. Dzisiaj wiele atrakcji, stoi jakiś fajny bar przed Harley Davidson Liberator. Tak, El Camino, jedzonko, będzie bacon, whisky i mamy salon tatuażu Ikona, także jest dużo atrakcji, każdy może znaleźć dla siebie coś fajnego, a przede wszystkim oglądać najnowsze motocykle Harley Davidson.
No i wpadnie do nas Ewa Pietrzykowska. To kobieta, która paru osobom już narobiła krzywdy na ringu. Tak, gościmy naszego partnera DSF, czyli Kickboxing Challenge. I Ewa Pietrzykowska jako mistrzyni będzie miała okazję, znaczy raczej nasi goście będą mieli okazję uzyskać jej autograf na plakaciku. Tak. No dobrze, ale jak sądzisz, chyba uprzedziłeś wszystkich, kim jest Ewa Pietrzykowska. Tak, tak, oczywiście. Nie, uprzedziłeś na tej zasadzie, żeby nikt nie próbował stosować jakichś metod, które jej się mogą nie spodobać. Nie, to jest w ogóle niewskazane, bo może się bardzo źle zakończyć. No tak właśnie wygląda otwarcie sezonu motocyklowego w Harley Davidson Liberator. Powiem tak, pogoda być może nie dopisała, ale towarzystwo dopisało, kawa, pyszne jedzenie, no i znakomici goście. Tak to wygląda co roku. W tym roku, jak mówiłem, pogoda nie dopisała, ale dajemy radę. Jaśku, my nie damy rady? Damy zawsze radę. Hołk! I o to chodzi. Motowizjonerów, nie ukrywam, że to jest ciut mój marzeń do testowania. Miałem taką dyskusję na włoskim forum, czemu Honda nie robi taki nowy Transalpa. Każdy mówił nie, bo teraz robiła Africa Twin, ale to jest taka bzdura, bo KTM na przykład, który ma ten model Super Adventure 1290, teraz prezentuje ten 790 R. R jak rally dla mnie, taki wściekła bestia. Oczywiście pierwsza wiadomość, która bardzo mi się podoba, że montuje karu i nie koła Mitas, jak deklarowali na początku. Jedyna mała prośba do KTM Polska, poprosiłem o jeden taki motocykl do test prasowy, a powiedzieli mi, że muszę pisać mail do słowackiej centrala. Panowie, nie możecie troszeczkę bardziej ogarnąć, bo inne firmy szybciej reagują. Lubię ten motocykl, ale nie mogę nic powiedzieć a propos niego, póki nie testuję go poza asfalcie. Ale brzmi interesujący produkt. Koszt dla was, very good price, my friend, 56 tysięcy. Oczywiście wyobrażam sobie, że taki motocykl bym chciał, żeby miał gmole i parę innych akcesoriów, więc umówmy się. KTM jest ciekawy produkt, ale tu w Polsce naprawdę musimy trochę się wake up. Idziemy dalej. Joanna Miller, najbardziej tytułowana osoba na świat motocross, jeżeli chodzi o kobiety. Ciao Joanna, jesteśmy od Motoślad, taki program, który się dedykuje do jednośladowej i dowiedzieliśmy, że też będziemy emitowali jako Motowizja TV ten Mistrzostwa Polska dla dzieci. Jakie są twoje plany obecne na 2019? W 2019 roku będę startować w Mistrzostwach Polski w klasie kobiet. To są jedyne moje starty przewidziane na ten rok, ponieważ wykluczyła mnie kontuzja. Teraz jeszcze nie trenuję, więc nie mogę liczyć na nic więcej, czyli na starty w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Kobiet, więc ten rok na spokojnie. Ile tytułów mistrzem Polski masz już na twojej pudełki, powiedzmy? Aktualnie jestem trzykrotną mistrzynią Polski, więc trzy razy mi się udało. Mam nadzieję, że ten sezon będzie kolejny utytułowany, ale zobaczymy, jak będzie. Wszystko się może zdarzyć. Z reguły nie pyta się do kobieta o wieku, ale akurat mamy jedna atleta, nie wiem, jak to po polsku brzmi. Ile ty masz lat? 24,5. 24,5, dowiedziałem, że pochodzi z Trójmiasto, więc te regiony północne więcej rozwijają ten temat motocross i musimy coś robić, żeby Warszawa też byłaby na poziomie, bo chodzę do sklepu motocyklowego i brakuje cokolwiek. KTM bardzo mi miło, bo oni używają ten olej, który bardzo lubię, Motorex. Ja startuję na motocyklu o pojemności 250 cm3. Wiadomo, chłopacy jadą również na 250, albo klasa wyższa, bo Open na 450. Pojemności, powiedział nas nasza kochana pani Miller, że jest 250, ale czy twoje marzenia w jakimś sensie może być związane z tego National Team Dakar? Dakar, no zawsze gdzieś tam w głowie chyba każdego sportowca, który jeździ na motocyklu, jest gdzieś Dakar. U mnie oczywiście też, jednak nie mówię tak, nie mówię nie, zobaczymy, jak się moje życie dalej potoczy. Jednak coś w tym jest, że Dakar ciągnie. Możemy polecać twój fanpage, masz taki stronę, na której
fanów lub kobiety, które się interesują tego sportu, chcą dowiedzieć o więcej szczegóły, jak startować, jak trenować, albo jak poprawić, albo uczyć się jeździć poza asfaltem. Tak, zapraszam na mój fanpage na Facebooku Joanna Miller, #19. Można pisać, na pewno odpiszę, jak nie od razu, to na pewno wkrótce. Więc zapraszam po prostu, no i polecam ten sport, motocross to jednak jest najwspanialszy sport motorowy na świecie. Więc od dzisiaj poprawimy. Polak potrafi, ale Polka mi się wydaje, że potrafi lepiej, więc nie ma łatwiej z nią poza asfalcie. Pani Miller, Joanna, będziemy ją śledzić na Mistrzostwa Polski. Jej dużo tytuł życzymy, tej śliczna, umiejętna kobieta. Grazie. 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 Dziękuję. Dziękuję. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. BMW Motorrad. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMW. Wszyscy jesteśmy fachowcami, zajmujemy się motocyklami od lat, robimy przeróżne remonty, naprawy, cokolwiek by nie było. Wszyscy wszystko wiemy, ale okazuje się, że bez instrukcji obsługi, gdzie są podane pewne tolerancje, od chociażby pierścienie, jaka ma być przerwa na pierścieniu po wetknięciu go do cylindra przed montażem, to wszystko znajdzie się w porządnych instrukcjach obsługi. Powiedz mi, skąd taki pomysł na tego typu działania? Ale to bardzo proste. Kiedyś tego nie było w ogóle. Instrukcji ocalało bardzo mało, dużo mniej niż motorów. Co za tym idzie, dla każdego nie starczy. Co za tym idzie, no trzeba je zeskanować, odnowić, żeby wszyscy mogli skorzystać. Właśnie, bo większość tych instrukcji jest wypaprana łapami, a nawet powydzierane są kartki, bo ktoś nie chciał nosić całej instrukcji, wydarł kartkę na przykład z tym, jak wygląda montaż skrzyni biegów i do widzenia. Wiesz, to jest fajna sprawa, ale to są instrukcje i do motocykli, i do samochodów, nawet do motorowerów. Dokładnie tak. Takie jest zapotrzebowanie. No, tak jak mówiłem, to poginęło albo tego nie było. No, poza tym instrukcje napraw na przykład wychodziły w znikomych ilościach, więc no, skąd to brać? A możliwości współczesnej elektroniki są no, bardzo duże, czyli zeskanowana instrukcja może ulec znacznej poprawie jakości, plus do tego no, dowolna ilość powielanych egzemplarzy. Dokładnie, to jest piękne i dzięki temu nie zabraknie dla nikogo. Jeszcze mam takie pytanie, bo te instrukcje, które są na Twoim stoisku, to jedno, ale też można znaleźć rzeczy, o których myślałem, że no, nie istnieją, albo będzie z tym duży problem. Chcę kupić Komara jedynkę i myślałem o tych siedzeniach, które są po prostu ohydne, najczęściej już bardzo poniszczone. Jak to wygląda u Ciebie? To znaczy, tu znowu, czy z dywanikami do osy, które zacząłem dorabiać, czy właśnie z siedzeniami do Komara, problem wziął się z niemożności dostania czegoś dla siebie. Nie było dywaników dla osy, no to zacząłem szukać, kto mi je dorobi, ale myślałem, że ktoś dorobi, inwestując własne pieniądze. Okazało się, że nie. Trzeba zainwestować własne pieniążki, dorobić własne formy, no i dorobić część, tak? Później, bo ja dość wcześnie z tym zaczynałem. Tak samo się zrobiło z siedzeniami do komarków. Niby te pierdzi pędy to nie motor wtedy był, a jednak te siedzenia strasznie dobrze się sprzedawały i siedzenia do komara zwróciły się formy dużo szybciej niż siedzenia do osy, a osa jest elitarna, tak? No zdecydowanie, ale wiesz, jak sprawdzam ceny komarów w tej chwili, nawet kompletnych szrotów, to już ciężko dostać jakiś egzemplarz kompletny, ale każdy z nich ma podarte siedzenie, bo trudno, to była guma, dostało na słońcu, były cuda. Wiesz, dotknąłem Twoich siedzeń i powiem Ci, że one w dotyku przynajmniej te oryginalne. Tak, dlatego że mieszankę gumową dorobiło mi laboratorium Stomilu i tu właśnie chodziło o jakość, dlatego że wcześniejsze wersje niestety potrafiły no, zachować się słabo i kiedyś, no trudno to powiedzieć, tak, ale Stomil dał ciała, bo chcieli przeoszczędzić i dali bardzo dużo syntetycznych składników i te siedzenia zaczęły pękać, w związku z czym musieliśmy wszystkie wymienić, tak, te, które popękały. No i trzymają teraz standardy dość wysokie, dużo naturalnego kauczuku i siedzenia są trwałe. I na zakończenie, wszystko jest polakierowane, wszystko jest zrobione, złożone, założony bak, chociażby do komara, no ale nagle się okazuje, że brakuje pewnej części, to takiej z tworzywa.
No w tej chwili znowu współczesna technika, tak? Czyli można coś wydrukować albo na drukarce 3D, albo są ludzie, którzy robią odlewy z plastiku. I to jest całkiem niezła alternatywa. A no podejrzewam, że za parę lat, ponieważ ja jestem z branży IT, za parę lat wejdą drukarki do metalu i wtedy to już w ogóle będzie... Kosmos. Dokładnie. Kiedry wszelakie do zbiorników. Tak, to też był pomysł kedry do osy i kedry do komarków. To też był pomysł, bo tego po prostu nie było. To się zawsze było rozwalane, ludzie cięli z kabla kawałki i tak dalej. Po co, skoro można dorobić takie coś, co jest dokładnie z tego samego tworzywa i tak samo wygląda. Więc zacząłem dorabiać. Kani, to jest przykład na to, że trzeba myśleć perspektywicznie. Zastanawiać się nad tym, co za jakiś czas może się przydać. Jakie motocykle, jakie samochody będą miały wzięcie. On to przewidział i dlatego możecie do niego zajrzeć na Facebooka. Tutaj się wyświetla adres facebookowy. Poproście grzecznie, na pewno znajdzie dla was to, czego tak bardzo, bardzo szukacie. Dzięki ci wielkie. Dzięki. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladów w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. BMW Motorrad. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMW. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.